Dialogi w połowie drogi. Żeby zrozumieć. Żeby usłyszeć. Żeby się spotkać. Tak gdzieś pomiędzy. Tak gdzieś w połowie. Dialogi w połowie drogi. Witamy serdecznie. Ewa Skrabacz. I Wojciech Ziółek. I kolejny temat do podjęcia w naszych dialogach, rozmowach. Temat, który wraca. Temat wykorzystywania seksualnego w kościele, a wraca tym razem pod szyldem, jeśli tak mogę powiedzieć, księdza Rupnika, bo już nie ojca Rupnika, został wydalony z Towarzystwa Jezusowego jakiś czas temu. Dla mnie osobiście to jest dodatkowo bolesna sprawa, bo chociaż to jest nasz były współbrat, to zawsze o naszych eksach mówimy, że to jest nasz eks. Nie odcinamy się od nich, nie w takim znaczeniu, że chcemy ich bronić, nie w takim znaczeniu, tylko dlatego, że tak jak się chwalimy wszystkimi jezuitami, którzy coś dobrego zrobili, tak również bierzemy odpowiedzialność za to, co zrobili złego. I to, że został usunięty z towarzystwa, to dobrze, taka decyzja, słuszna myślę, ale nie zmienia to faktu, że boli. Boli również dlatego, no dlaczego to wróciło. Dodajmy właśnie, mówimy przede wszystkim o tym stanowisku Watykanu, które zostało zaprezentowane w ostatnich dniach, które no, jakby... To jest raport wikariatu rzymskiego, czy tak, no ale tak. No. No, jakby nie patrzeć, no, chyba można tak powiedzieć, że to są słowa, to jest raport, który kwestionuje winę księdza Rupnika. Kwestionuje i to jeszcze w takiej atmosferze takiej mętnej niejasności, że nawet ekskomunika, trzeba tu się temu przyjrzeć, czyli skoro nawet ekskomunika, to znaczy, że jakieś tam te inne zarzuty też, a jeżeli inne zarzuty też, to dlaczego? A jeżeli inne zarzuty są nieprawdziwe, to na jakiej zasadzie? To jest wszystko niedopowiedziane, to jest wszystko bardzo niejasne, mętne, właśnie tak jak powiedziałem. Chciałoby się powiedzieć, trochę się bronię przed tym słowem, ale jednak powiem, bo mi się w głowie pojawiło, że jest to takie watykańskie. Bo myślę o tych różnych komunikatach, które dostawaliśmy choćby w sytuacjach odsuwania niektórych biskupów na drugi plan, na boczny tor, w kontekście właśnie spraw związanych z wykorzystywaniem, załatwianiem tych spraw. I nigdy nie dowiadywaliśmy się do końca, o co chodzi. Zawsze to było takie właśnie powiedzieć, żeby nie powiedzieć, zasugerować, ale nie do końca. Tak, a tutaj przecież no, siła rażenia jest ogromna. To jest człowiek znany na całym świecie, można tak powiedzieć, przez te swoje wszystkie prace. No i właśnie sposób załatwiania jest straszny dla nas, nas to boli, nas jezuitów, nas katolików, ale co mają powiedzieć osoby bezpośrednio skrzywdzone? No przypomnijmy, że kobiety skrzywdzone przez księdza Rupnika napisały list po opublikowaniu tego raportu. List otwarty do papieża i do trzech kardynałów. Do tego, który odpowiada za życie zakonne, do kardynała, który jest wikariuszem Rzymu i do tego, który jest przewodniczącym dykasterium doktryny wiary. Piszą tam, że nie zostały wysłuchane. Dodajmy jeszcze, że papież spotkał się z aktualną dyrektorką Centro Aletti. Upublicznione zostały zdjęcia. Wydaje się, że tam jest no, przemiła atmosfera. Tak, ten raport mówi, że tam życie wspólnotowe bardzo zdrowe, że wszystko właśnie funkcjonuje. A do tego, co mówisz, dodajmy, że z nią się spotkał, a z nimi, mimo tego, że już 2 lata wcześniej wysłały mu list, nie spotkał się i na list nie odpowiedział. A dodatkowo jeszcze przełomowość tego listu polega na tym, że tutaj te kobiety skrzywdzone przez Rupnika występują pod imieniem i nazwiskiem. One się ujawniły, prawda? Więc to też taki akt desperacji już, prawda? Bo mówią, że zostałyśmy z niemym krzykiem na ustach. Zostałyśmy poniżone, zaśmiano się nam w twarz, zostałyśmy z niemym krzykiem. To jest bardzo dramatyczny i wzruszający list.
Mówisz akt desperacji, bo rzeczywiście skrzywdzone osoby bardzo długo, niejednokrotnie dojrzewają do tego, żeby w ogóle powiedzieć o swojej krzywdzie. Tak A jest, tak. tutaj został im, zdaje się, już tylko ten krok, żeby krzyczeć na cały świat z nadzieją, że zostaną usłyszane. Zresztą nie tylko one o tym mówią. Ja przywołam tutaj wpis jezuity Przemka Wysoglonda, który na swoim Facebooku opublikował taki post, w którym właśnie mówi o swoim doświadczeniu z tą, jak wynika z ostatniego komunikatu watykańskiego, sielankową niemalże wspólnotą. No, mówię oczywiście o Rupniku i tego, czego z jego strony doświadczył, wielokrotnego publicznego poniżania, przemocy psychicznej nieustannej, i pisze, że wrócił stamtąd potrzaskany. I jednocześnie odnosi się właśnie do papieża Franciszka, pisząc: mam tylko nadzieję, że zaangażowanie papieża Franciszka w tę sprawę wynika tylko z tego, że ma złych, bardzo złych doradców. Inaczej nie jestem sobie w stanie tego wytłumaczyć, tego spotkania z dyrektorką itd. Przede wszystkim to duży szacunek dla Przemka za ten wpis. No, myślę, że tak powinien postępować jezuita, czyli że bez agresji, bez jakiegoś rozstrzygania, ale jednocześnie nazywając dobro dobrem, a zło złem. Tak robił Ignacy, tak nas tego uczył. Tym bardziej, że sprawa właśnie dotyczy nie tylko naszego byłego współbrata. Sprawa dotyczy naszych współbraci obecnych, poczynając od Franciszka, przez biskupa pomocniczego diecezji rzymskiej, Libanori. Właśnie rozmowy jego raport doprowadziły do tego, że zaczęto o tym mówić. Ta sprawa bardzo dotyczy towarzystwa. I dlatego dobrze, że Przemek w obronie osób skrzywdzonych, do których, jak powiedział, sam się zalicza, w kwestii przemocy psychicznej, ale również w obronie dobrego imienia towarzystwa, co też jako jezuita powiem, że to jest ważne, prawda? A obrona nie polega na tym, żeby powiedzieć, że niczego złego nie było, tylko żeby zło nazwać złem. To tutaj z tym odniesieniem się do papieża Franciszka kojarzy mi się sprawa sprzed paru miesięcy. Onet, dziennikarze Onetu nakręcili taki film Droga A, tak. o nomen omen drodze pana Sławomira Mastka, drodze od skrzywdzenia, od wykorzystania seksualnego w kościele do wybaczenia, do pojednania ze sprawcą. To były Ale ministrant z Wadowic, który został właśnie w dzieciństwie skrzywdzony. tak, to tylko w dwóch słowach powiem, że on zgłosił się najpierw do kurii krakowskiej. Tam przekazali, że ksiądz, którego skrzywdził, jest już w diecezji bielsko-żywieckiej. Tam skontaktował się, został przyjęty, rozpoczęto procedurę. Po zeznaniach został jeszcze raz wezwany do kurii i wtedy przedstawiono mu list od tego księdza Piotrowskiego, który go skrzywdził. List, w którym przyznawał się i prosił o wybaczenie. I Boga, i jego, i tego właśnie pana Sławomira, tak. Tak jest. I on wówczas zadzwonił do tego sprawcy, do księdza, który go skrzywdził. Wówczas spotkał się z milczeniem po drugiej stronie telefonu, ale mówił, Tak. że zrozumiał to tak, że sprawca nie był gotowy jeszcze na to spotkanie. I po latach, w tym roku, w maju tego roku, poprosił też miejscowego biskupa, czyli biskupa Pindela, o towarzyszenie w tym spotkaniu. I spotkał się, udał się do tego księdza. I tam miało miejsce, no, pojednanie. Ale do czego zmierzam? Skąd to Tak. skojarzenie? Bo finalnie napisał list do papieża Franciszka, który biskup A no Pindel właśnie, tak. obiecał, że postara się dostarczyć. List, w którym pisze, że spotkał się z księdzem Piotrowskim, podał mu rękę, przytulił jak najbliższego brata i po 46 latach powiedział mu: wybaczam ci. I pisze pan Mastek jeszcze tak: trzeba z nami, osobami pokrzywdzonymi w kościele, rozmawiać. Tak, trzeba też prosić nas o wybaczenie. Wiem, że jest to trudne, ale moja historia i historia księdza Filipa Piotrowskiego pokazują, że jak najbardziej jest to możliwe. Szczerze chciałbym, by ta moja droga krzyżowa była przykładem dla innych. Bardzo dobrze, że przywołałaś ten temat, dlatego że to pokazuje to wydarzenie i ten film, wzruszający bardzo, pokazuje, co się dzieje, kiedy jest otwartość, co się dzieje, kiedy jest przejrzystość.
jasne nazwanie to, co powiedziałeś, dobra dobrem, zła złem. Tak jest, bo oczywiście ten film pokazuje szlachetność pana Sławomira, ale on też pokazuje, jakie są właśnie konsekwencje nazwania dobra dobrem, zła złem, że jeżeli tak robimy, to jest miejsce na pojednanie. Oczywiście pojednanie nie jest celem samym w sobie, ale pokazuje, jakie wspaniałe mogą być owoce, jeśli jest prawda, jeśli jest wyjawienie prawdy. I tak, dobrze, że przywołałaś ten przykład. I oczywiście przywołałam to nie po to, żeby teraz mówić, że te kobiety mają biec, wybaczać, jednać się. Do tego lata Nie, świetle. mówiliśmy o papieżu, dlatego że mu się dostaje i bym powiedział, że no zrozumiale, dlatego że jest ogromny zgrzyt między tym, co mówi, że zero tolerancji, między tym, że dla każdego jest miejsce w kościele, a tu nie Że ma nawet, całuje ręce pokrzywdzonych. że całuje ręce pokrzywdzonym, a tu nie ma spotkania z pokrzywdzonymi. I myślę, że dlatego dobrze, że Przemek, dlatego dobrze, że te panie, dlatego jeżeli nasz głos może się do tego dołączyć, to też dobrze, że tak, prosimy o przejrzystość. I tak sobie myślę, że ta historia, ta droga pana Mastka, to jak to się wszystko potoczyło, daje też jakąś nadzieję w tym beznadziejnym momencie wyjaśniania tych wszystkich krzywd, które ksiądz Rupnik uczynił, bo to jest dramatyczny moment. Niewątpliwie te słowa i ta historia są światłem.